punkt wieczornej rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Gujska, jeszcze raz dobry wieczór. I zgodnie z zapowiedzią Paweł Piekarczyk, Jacek Liźniewicz, doskonale Państwu znani ze strefy wolnego słowa. Witam bardzo serdecznie, panowie. Dobry wieczór. Witamy, dobry wieczór. Histeria zapanowała w szeregach opozycji. Okazuje się, że przynajmniej tak twierdzą główni przedstawiciele partii opozycyjnych. Zresztą dość szeroko reprezentowani, nie tylko Platforma Obywatelska, ale i Trzecia Droga się pojawiła, i Lewica. Polaków w ogóle nie interesują migranci, nie mają z tym najmniejszego problemu. To Prawo i Sprawiedliwość wymyśla ten problem, ponieważ nie ma innego pomysłu na kampanię wyborczą. I to jest właśnie opis tej sytuacji. Paweł Piekarczyk, jak na to patrzy? No, jeżeli chodzi o migrantów, no to oczywiście pani Merkel, która ich zaprosiła do Europy, miała możliwość zaproszenia ich legalnie do Polski. Jest to bardzo proste. Należało po prostu zgłosić akces, żeby otrzymać polskie obywatelstwo, i w razie pozytywnego rozpatrzenia tej prośby mogłaby zaprosić na ogólnych zasadach dowolną ilość ludzi, odpowiadając za nich tak, jak ja bym odpowiadał za wszystkich, których zaproszę. A tak mówiąc na poważnie, ci migranci, oni przede wszystkim po pierwsze nie chcą do Polski, tylko chcą do różnych innych krajów pojechać. I gdyby oni przyjechali do Polski, gdyby zostali przywiezieni, musieliby być trzymani w obozach albo w więzieniach, albo gdzieś. No rozumiem, że w tradycji rodzinnej bądź narodowej pani Merkel trzymanie ludzi w obozach leży i w ogóle nie ma z tym większego problemu. Nasza tradycja jest od tego bardzo odległa. Nigdy tego nie robiliśmy i jakby nie zamierzamy tego robić. W związku z tym będziemy się sprzeciwiać, jak rozumiem, temu. Natomiast ogólne histerie ostatnio są dość modne. No, to jest histeria pod tytułem migranci, histeria pod tytułem reset, to takie są paneuropejskie histerie. To w ogóle coś niebywałego. Ja przyznam szczerze, z zaciekawieniem aż przeczytałam wpis pana Budki, który mówi, że Orlen przyjmuje pracowników z Azji, którzy mają tam rozbudowywać, zdaje się, zakład w okolicach Płocka, i to jest właśnie straszne, i to jest pisowska hipokryzja, bo nie przeszkadza im to, że zatrudniają jakichś obywateli państw azjatyckich, a będą protestować przeciwko migrantom. No może warto powiedzieć panu Budce, że ci, którzy przypływają na tych łodziach, to oni się wdzierają jednak do Europy, po pierwsze nielegalnie, po drugie my nie wiemy, kim są ci ludzie, a po trzecie większość z nich nie przyjeżdża do pracy. No ci, których tutaj ewentualnie ktoś, nie wiem, czy to Orlen, czy ktokolwiek inny chciałby zatrudnić, no to jednak po pierwsze przyjeżdżają legalnie, mają wszystkie dokumenty, wiadomo kim są, i jeszcze muszą w Polsce odprowadzać podatki i składki. Więc to zdaje się taka trochę inna historia, no ale widzę, że Platforma Obywatelska wszystko w jedno łączy. Jacek Liźniewicz, jak na to patrzy. Tak, wszystko im się łączy. Rzeczywiście jakby pomijają też fakt, że to pewnie nie Orlen, tylko spółka, której Orlen zlecił budowę czy rozbudowę tego zakładu, że to ona ściąga sobie pracowników takich, jakich uważa, jakich ceni za fachowość i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pewien fenomen, bo to zjawisko, które obserwujemy właśnie ostatnich kilku miesięcy, a może już nawet więcej, w którym polega na tym, że jakby politycy Platformy Obywatelskiej już kompletnie odpuścili sobie tworzenie jakichś takich skomplikowanych narracji. Tak? Znaczy oni podają jakąś tezę, później podają jakiekolwiek uzasadnienie tej tezy i później czekają na oklaski od swojego elektoratu. Często jest to strasznie głupie, wręcz idiotyczne, jakby się nad tym zastanowić. No, na przykład moja ulubiona teza o tym, że PiS jest prorosyjski, bo Mateusz Morawiecki spotkał się z Salvinim. I to jest takie uzasadnienie prorosyjskości, które jak się później logiczny człowiek zapyta, no ale przecież Donald Tusk się spotkał na molo z
z Władimirem, z samym Władimirem Putinem. No nie, no to już nie jest, to już nie świadczy o prorosyjskości, ale ten Salvini, no tak się spotykać. Więc to jakby każdy, kto się nad tym 5 minut zastanowi, to jest w stanie to, że tak powiem, ośmieszyć. Ale no, mam wrażenie, że ludzie nie oczekują, żeby się zastanawiać. To jest taki słynny psychologiczny eksperyment, który mówi, że wypowiedź z uzasadnieniem ma zawsze większe przebicie niż wypowiedź bez uzasadnienia. I to jest słynny eksperyment przy Ksero, kiedy gość się wcinał w kolejkę i 4 razy bardziej skuteczne było stwierdzenie: przepraszam, czy wpuścił mnie pan w kolejkę, bo chcę skserować, niż stwierdzenie: przepraszam, czy wpuścił mnie pan w kolejkę. No ja właśnie, pan Salvini w tej chwili chyba zainteresowany jest wyłącznie budową mostu na Sycylię, więc zdaje się, że w ogóle potępił wojnę na Ukrainie i tak dalej. No ale niech ale już... Tym, to wnika. Tak, to już nie ma znaczenia. Pawle, jak ty patrzysz? Mówisz, że histeria to, jeżeli jest, tak zrozumiałam twoją wypowiedź, swego rodzaju moda na histerię, no ale nie wiem, twoim zdaniem taka moda na histerię, albo inaczej, to w histeryczne reakcje nie zanurzą tej publiki, no bo... No ile można dokładać do pieca? No w pewnym momencie zrobi się za gorąco. Znaczy, ja wiem, że są tacy, którzy by się spalili przy tym ogniu, no ale to jednak nie jest takie szerokie grono. No część będzie zmęczona. Znaczy ja myślę, że po pierwsze masz rację, że to rzeczywiście że to jest działanie, które daje... Ale z drugiej strony, jakby przynajmniej patrząc na tą naszą opozycję, to oni stosują taką mądrość etapu. To znaczy tyle, że te etapy się coraz bardziej skracają. Teraz już trwają, no powiedzmy, dziesiątki minut, a jeszcze tydzień będą trwać dziesiątki sekund, te etapy, w którym będzie można w ogóle zmieniać narrację i mówić rzeczy przeciwne i mówić rzeczy jakby całkowicie sprzeczne z tym, co się mówiło w poprzednim etapie. No, kiedyś to były miesiące, tygodnie, no mówię, teraz to już są dziesiątki minut. I dokładnie to samo jest. Natomiast to wszystko, o czym teraz mówimy, jest moim zdaniem projekcją rozpaczy. To znaczy, jakby nagle się okazało, że zostało poruszone największe, najgłębsze tabu. To tabu zostało naruszone najpierw poprzez nieodpowiedzialne zatrzymywanie za tak zwaną korupcję niewinnych aniołów z Parlamentu Europejskiego w postaci na przykład pani Ewy Kaili. A potem drugi i potem kolejne, że tak powiem, dokopanie się do tych śladów już nie katarskich, tylko marokańskich, a więc ruskich. To był taki kolejny moment, a później się okazało, że nagle w nieodpowiedzialnej Polsce rządzonej przez, i to też jest takie słowo rusofobiczne, to nie jest fobia, znaczy my się nie boimy Rosji, to jest rusorealizm, że tak powiem. Tak? W ogóle jakby za nasze wtykanie różnym ludziom strachu przed różnymi rzeczami jest też taką figurą stylistyczną. No, mówi się o mnie, że jestem homofobem, a ja nie jestem homofobem, tylko homodyskustem. Nie boję się tego, tylko się brzydzę pewnego rodzaju publicznie okazywanymi z zachowaniami. I dokładnie to samo jest tutaj. Ja nie jestem rusofobem, tylko jestem rusorealistą. To znaczy wiem, co oni robią, jak się im na to pozwoli. A jedyna metoda, żeby im na to nie pozwolić, to jest po pierwsze ogłosić to publicznie, a po drugie okazać się silniejszym od nich. Co, jak się okazuje, nie jest takie bardzo niewykonalne. Rozmawiałam już o tym dzisiaj z panem profesorem Ryszardem Legutko, ale chciałam też poznać waszą opinię. Radosław Sikorski, po resecie, którego oczywiście nie oglądał, ale wszystko wie. Na niego tak wiedza przechodzi właśnie zupełnie automatycznie, szanowni państwo. Ma takie objawienia i wszystko wie. To jednak tego cara Aleksandra cały czas broni. Ten car Aleksander w opowieściach tych ostatnich w przestrzeni publicznej Radosława Sikorskiego wyrasta nie tylko na dobroczyńcę
Polaków no, z czasów XIX wieku, ale on w zasadzie w ogóle cały czas jest dla nas jakimś dobrodziejem niesamowitym, bo przecież jest Uniwersytet Warszawski. Mówi Radosław Sikorski, że pisowcy chodzą się modlić do kościoła Aleksandra. No i generalnie cały czas Sikorski chyba cały czas uważa, że ten car Aleksander to jakaś wspaniała postać, której powinniśmy być dozgonnie wdzięczni, nie tylko ci Polacy w XIX-wieczni, ale my teraz tutaj wszyscy, Jacek Liźniewicz. Tak, to jest niebywałe, bo ja tam może jakimś mistrzem wiedzy historycznej nie jestem. Radosław Sikorski jednak chyba też nie, więc spokojnie jednak możemy rozmawiać. Ale jednak, nie wiem, no, chociażby Redutę Ordona czytałem i tam jest chociażby o tym, że i współczesny przecież owym czasem Adam Mickiewicz pisze o tym, że zmarszczył brwi i kibitki lecą na wschód. No, czytałem pana Tadeusza i tam też jest o tym, jak co się dzieje z Polakami, którzy zadadzą się z carską służbą i służą carowi. Więc to dziwne, że no, tutaj kod kulturowy postanawia złamać po raz kolejny Radosław Sikorski, bo przecież to on stoi też za takimi tezami o bezsensownym powstaniu warszawskim. No, ma specyficzną, bym powiedział, podejście do historii. Chociaż może jakby się nad tym zastanowić, to dosyć konsekwentne. No i cóż, no wydaje się, że no, powinien się no, trochę doszkolić, ale wydaje się, że to jest też taka próba chyba zmienienia ciężaru rozmowy. No, Radosław Sikorski jednak chyba wydaje się, że oglądał ten reset, bo wydaje się, że przynajmniej opowiadał swoim kolegom, co w tym filmie jest, więc wydaje się, że trochę się wystraszył tego filmu, więc sądzę, że sobie wymyślił taką historyjkę, że będzie bronić stara. Że inni w to idą, no to bym powiedział, nie jest zaskakujące, bo no to jest... Zdaje się, że będzie sobie musiał wymyśleć więcej tych historyjek, bo na samym carze Aleksandrze się nie skończy. Będzie siedział i myślał przez najbliższe tygodnie intensywnie. Pawle, jak ty na to patrzysz? Sikorski mówi, gdybyś przeczytał, bo to przecież do wszystkich mówi, gdybyś przeczytał kilka książek, to byś wiedział, jaki ten Aleksander pierwszy był cudowny. Pewno jego ojciec, nieboszczyk, jak to został zabity na jego polecenie, to już pewno ma trochę inne zdanie, no ale to już ruskich zostawmy, niech oni sobie sprawy załatwiają w swoim gronie, zgodnie ze swoimi zwyczajami. No ale jednak, jak ty na to patrzysz, że Sikorski cały czas w tym carze dobrodzieja widzi, nawet dla współczesnych Polaków? Mickiewicz pisał dokładnie, co się dzieje z Polakiem, który w ruskiej służbie z Moskwicieje. I tam różne rzeczy o nim opisywał. To dokładnie ten cytat, o którym mówił przed chwilą Jacek. Ja pamiętam, jak mi się przed chwilą stanął przed oczami taki obraz, jak byłem chyba w piątej czy w szóstej klasie w podstawówce, to jeszcze za głębokiej komuny było, był jakiś fajny film w telewizji, trzeba go było oglądać. Któryś tam kolega miał karę i nie mógł oglądać, w związku z tym, żeby nie wypaść z towarzystwa, powiedział, nie oglądałem, ale wiem, o czym był. I to tak mi się tak spojrzał, przypomniał ten piątoklasista w porównaniu z tym Sikorskim. Muszę powiedzieć, że w ogóle to są rzeczy, których ja nie rozumiem. To znaczy, jaki jest stan tych elit, kiedy na przykład ten słynny pan Edward Lucas potrafi powiedzieć, że w ogóle nie ma nic przeciwko temu, żeby jakby stworzone przez niego narzędzie oceny postępowania Federacji Rosyjskiej i metod przed nią stosowanych oraz reakcji Zachodu mogą być stosowane do oceny pani Clinton, której on nie lubi, ale już nie mogą być stosowane do oceny Radosława Sikorskiego, którego lubi. No to jest jakby dla mnie jakaś tak głęboko nieetyczna i tak głęboko tchórzliwa postawa i w ogóle jakby niegodziwa nawet, bym
wyjaśniał, że to jest coś nieprawdopodobnego, co się z tymi ludźmi dzieje. I to jest dowód na to, jak ta komisja, jak ujawnianie tych spraw jest potrzebne. Ono jest potrzebne jak powietrze ludziom do oddychania i woda dla ludzi do picia. I w związku z tym to widać wyraźnie po prostu, że się nie wolno cofnąć, że może się okazać, że sensowny raport tej komisji, choćby wstępny, że choćby sensowna praca na kilku posiedzeniach może spowodować trzęsienie ziemi elit europejskich, oczywiście ich ziemi, bo to ja na swojej siedzę dobrze i ja się nie boję tego, że nic powiedzą. Się nie będzie trzęsło. No tak, nie, bo tak naprawdę kary karami, czy tam środki zaradcze, ale tak naprawdę w tym całym przedsięwzięciu najcenniejsza jest jawność, bo to z nią najbardziej walczono i to mogło sobie być coś tam w archiwach, byle byłoby zamknięte. Albo tylko dla wybranych na kartki, bo to też taki system, czyli tylko pewne grupy mają dostęp, żeby mogą zobaczyć, albo nie zobaczyć, w zależności kto chce zobaczyć. No tak wyglądała niestety III Rzeczpospolita. Ja mam nadzieję, że to się skończy, że po prostu wyciągniemy to, niech każdy sobie czyta, niech każdy ocenia, koniec. O jednych, o drugich i zobaczymy, jak ten bilans będzie wyglądał. Musimy kończyć. To są dwie bardzo cenne rzeczy. Musimy pierwsze, kończyć. To, że to jest jawne, a drugie to, że to jest ułożone w uporządkowaną Ale nie, ale to ty mówisz o resecie, a ja mówię o komisji. Ja mówię o komisji. Niech komisja wyciąga wszystko i będziemy, my będziemy publikować. Nie mamy z tym najmniejszego problemu. Będziemy czytać dla państwa i będziemy publikować najciekawsze fragmenty. Wszyscy będą zainteresowani. Zdaje się, że około 3 milionów już ten pierwszy odcinek taką ma widownię, więc no jak widać jest potrzeba w społeczeństwie, żeby historię, tą najnowszą historię dobrze poznawać. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Liźniewicz, Paweł Piekarczyk, Strefa Wolnego Słowa. Serdecznie pozdrawiam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony wieczór. Jutro się z Państwem zobaczę razem z Piotrem Lisiewiczem. Mam nadzieję, że tam w Poznaniu nic się niesamowitego nie wydarzy. Na razie mówię dobrego wieczoru, ale oczywiście wieczór w Telewizji Republika trwa. Proszę z nami pozostać.